Witam was, jestem Repus, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4 i mam do was jedno pytanie. Gdzie my tych Chińczyków pochowamy? No, trochę będzie tej roboty, ustawiłem, że ZSRR skapitulowało, no to nie było jakieś wielkie wydarzenie, w sumie starczyło przepchnąć kilka tutaj pustych prowincji i tak dalej i już skapitulowało. Ustawiłem wojsko na granicy, co prawda te Chinole odepchnęły trochę tą granicę i ZSRR ma tam troszkę tych prowincji i tym podobne. Oni skąd mają 50, kurwa, dywizji. Nieważne, Japończycy tutaj bają się w desanty i tak dalej, kto im zabroni. No i my obecnie zajmiemy się Chińczykami, próbowałem tutaj się przepchnąć, ale tak średnio wygląda, już wam pokażę ponownie. No w sumie może jest szansa, ale to jest sama konnica dosłownie. No chyba, żebym po prostu ich tutaj przerobił na brygadę kawalerii, to byłoby więcej, może większa szansa na to. Ale my nie o tym teraz, my o tym, że obecnie mamy im spuścić w pierdziel i to ma się udać. Ustawiamy tutaj dywizje pancerne. Tylko 10 ich jest? Myślałem, że więcej ich zrobiłem. Chyba, że gdzieś popadały w jakiś głupi sposób. Ustawiamy ich. Oni widać, jak widać, mnie atakują. Trochę strat w wojnie już mają, no ale jak mają 50 manpowera w zapasie, no to prędzej możemy liczyć na to, że po prostu im zaopatrzenia szybciej braknie niż ludzi. Ale spróbujemy zaatakować, ponieważ mamy rzeczywiście szansę. Tutaj jeszcze dobijemy pancerniakami, które właśnie mniej więcej w tym miejscu miały stać. Tylko troszkę inaczej. Tylko podczas planowania plany się pozmieniały. Jeżeli nie wyjdzie, to cały czas daje sobie ten margines. Znaczy, jeżeli wojna nie jest stagnacyjna i rzeczywiście nie będzie sensu jej dalej prowadzić, to już nie o to, że po prostu, że manpowerem się skończy czy coś, tylko po prostu będzie stagnacyjna, to mam w planach po prostu użyć tego wspaniałego moda Make Peace Not War. I dzięki niemu spisować Chińczyków i wyłączyć się z wojny. Nie potrzebuję żadnych korpusów ekspedycyjnych, na razie wszystko luzik. Co prawda nie sprawdziłem, ile manpowera mają, ile tego zaopatrzenia mieli ZSRR, ale jak skapitulowali, to dostałem około 20 tysięcy sprzętu wojskowego. To oznacza, że nic praktycznie już nie mieli, bo to było taki 20 parę tysięcy sprzętu wojskowego przy 500 dywizjach. Przyjmijmy nawet, że w tej grze jest, że jedno zaopatrzenie wojskowe przypada na jedną dywizję. Nawet, znaczy ten, zaraz nawet zobaczymy. Sprzęt piechoty, no niecały 1000 na taką tutaj opcję, więc 500 przyjmijmy na rosyjskie dywizje. To oznacza, że oni byli w stanie utrzymać około 40 dywizji. No, chociaż biorąc, że może to, że gra może inaczej liczyć to zaopatrzenie i tak dalej, no to przyjmijmy nawet, żeby utrzymali 200 dywizji. To nadal jest połowa armii, która miała zaopatrzenie, bo oni mieli około 400 dywizji. Co, nic nie poradzimy. Do woja, kurde bele. Akcje antydemokratyczne, więcej tego. Ale pięknie leci piosenka, co to jest? Bo chyba wcześniej leciała Rota. Ale mogła się już przełączyć. Bywaj dziewczę zdrowe. Teraz jak tutaj wygląda sytuacja? No trochę przybrzmi, że tu nic nie mamy, żadnej dywizji i tak dalej. Mogą nas odciąć. Tuwińska Republika Ludowa kapituluje. Dostałem kilka tysięcy zaopatrzenia. No przynajmniej zaopatrzenie z nich dostałem, taki plus. Wiecie co mogliby zrobić? Tutaj w tej grze na przykład foju dodać? Że żołnierze są w stanie udać się na emigrację do innych państw. Na zasadzie na przykład właśnie jak, bo podczas II wojny światowej przecież Polacy spieprzyli do Wielkiej Brytanii, chociażby lotnicy, prawda? No to oni spieprzyli i dołączyli się do innego państwa. Gdyby była taka możliwość na przykład w Hoju, to byłoby spoko. Bo co prawda duży udział Polaków w II wojnie światowej to jest po stronie rosyjskiej. Czy to po prostu parcie na zachód, czy to armia Andersa, która dołączyła się chyba tam ostatecznie. Nie wiem, czy to była. Nie wiem, czy oni się dołączyli do aliantów ostatecznie, czy oni cały czas byli pod rozkazami ZSRR, ale która wbiła się od Włochów, znaczy we Włochy, od południa, z Afryki. No to właśnie te dwie armie to były głównie z inicjatywy ZSRR.
Natomiast gdyby było coś takiego, że chociaż część ludzi mogła na przykład wysłać tak z samolotami spróbować spieprzyć z kraju i takie fajne akcje dywersyjne by były, że okej, mamy kilka eventów na zasadzie, że chcemy że przegrywamy, chcemy uciec, chcemy, żeby wysłać samoloty, albo że jeszcze podczas trwania wojny chcemy wysłać nasze samoloty do Wielkiej Brytanii, żeby Niemcy tego nie dostały. Mamy kilka opcji na przykład, żeby oblecieć przez jakiś kraj neutralny. Tylko że to raz może dużo więcej czasu to zabrać. Może na przykład jak teraz wprowadzić mechanikę ropy, to by więcej ropy kosztowało. Gdyby na przykład, albo na przykład przez Niemcy na skróty, no to byłaby szansa, że dużo samolotów byłoby zniszczonych, no ale mniejsze koszty, ponieważ może być tak, że naszego kraju po prostu nie stać na zapieprzanie naokoło. Albo na przykład byśmy dla Rumunii tam jakiś hajs dali, no bo też często brakuje mechaniki hajsu tutaj. Która by chociażby boostowała budowę. Już niekoniecznie chodzi, że za hajs by armia utrzymywana była, ale by boostowała na przykład budowę rzeczywiście, a nie tylko za fabryki cywilne. Albo chociażby, że my dostaniemy plus 20% fabryk cywilnych, ale Rumunii dostaną na przykład minus 5% albo minus 10% fabryk, jak już tak, mimo że Polska niedługo przestanie istnieć. Albo na zasadzie relacji dyplomatycznych. Ta gra ma po prostu tyle możliwości i gdyby nie mody, to powiedzmy sobie szczerze, kto by z nas przegrał więcej w tą grę niż, nie wiem, 200-250 godzin? Ktoś może powiedzieć, że to i tak bardzo dużo, bo to prawda, ale ja mam na przykład hoja, mogę wam w sumie powiedzieć, Steam. Odpaliło się na drożdżach, jak dobrze. Będzie mniej zaproszeń na Steamie. Ja mam w hoja 85 godzin. Chuj. Ja mam w Europę, która też jest cały czas rozwijana już według mnie znacznie lepszym kierunku niż hoj, niecałe 1500 godzin, też dużo. Chociaż cały czas mnie osobiście tak szokuje moja liczba godzin, to są dywizje pancerne, a w Football Managerze. Pomimo, że minął dzień, odkąd ja tutaj nagrywam, czyli wczoraj mówiłem o tym Football Managerze, dzisiaj mówię ponownie, to nie odpaliłem go, ponieważ mi się przejadł, ale tak 32 godziny w 4 dni, 4 dni to jest ogromnie dużo, według mnie. Gumy mi brakuje na moją artylerię, na zmotoryzowaną artylerię rakietową, ale to na razie nie ma co płakać. Tutaj nie ma co na razie iść. Logistykę myślałem, ale już nie mam slotów na wsparcie, a nie chcę tutaj tej artylerii się pozbywać. Czołgi, no średnie mógłbym pójść, albo ciężkie na przykład. Artylerię już zrobiłem na maksa, doktryny na maksa. Morskich nie ma co robić w sumie. Jaszcząb. Orzeł. Orzeł 1, orzeł 2. Tylko to. Tylko te samoloty. Okej, to pójdźmy może tutaj w ekonomię. W przemysł. Mandżuko, ty cieciu. Piui. Na początku jak grałem sobie w hoja, to tak kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że ziomek, który rządzi tutaj Mandżuko, to jest ten sam, co był kiedyś cesarzem Chin. Ale powtarzałem to milion razy i powtórzę jeszcze raz. Dla mnie jest to po prostu niesamowite, że tak nie do pomyślenia wręcz, a że ziomek, który kiedyś był cesarzem Chin, dynastii Qing, która tutaj sięgała. Takie tereny miała. Wszystko, gdzie tutaj Chiny są rozwalone, to ona była wtedy połączona. Chyba nawet Mongolię miała przed tą wojną domową. No to właśnie skapitulowała, a propos. No to dynastia Qing właśnie wielka, zarada, nie potężna, bo państwa europejskie włącznie z Japonią spuszczały im w pierdol jak tylko chciały, ale jednak spore państwo, bogate i tak dalej, z tradycją. Ziomek, który był kiedyś władcą, siedzi sobie w jakimś przydupaskim państwie, którym ja zawsze gardziłem praktycznie w tej grze, które w ogóle powstało dopiero po jakimś dodatku. Kiedy na początku, albo tam patchu, bo na początku przecież Mandżuko to były bezpośrednie, i chyba Mengukot również, to były po prostu tereny Japonii, która miała nad nimi władzę, nie było tak, że nie marionetki, chyba w Together for Victory dopiero było tutaj Mandżuko i tak dalej, bo mechanika marionetek weszła.
No i po prostu. O, tutaj mam szansę ich zniszczyć. Dokładnie, tylko muszę tutaj zaatakować większymi siłami. To są jeszcze. A nie, to jest Chińska Republika i klika z Kuangxi. Jak tutaj nic nie wbije od nich, chociaż tutaj widzę, że idzie i to jest bardzo prawdopodobne, że po prostu ich uratują. Ta piechota. Chyba, że moja konnica na moich terytoriach szybciej da radę dotrzeć, niż oni na cudze terytoria. Aj, fuck. No niestety nie, wycofali się, ale chyba trochę udało mi się zniszczyć jednak tych dywizji. Szybko zniszczyć te dywizje, które są okrążone tutaj. Tutaj wbijcie w sumie. Liczę, że on te dywizje padną w końcu. No i właśnie, nie spodziewałem się, że ten ziomek tutaj jest. Ale w ogóle wyobraźcie sobie historia tego ziomka, jaka jest porypana. Już nieraz to opowiadałem i już jak wspominałem, będę mówić jeszcze kilka razy pewnie w ciągu nagrywania na kanale. Ziomek jako dzieciak był cesarzem Chin. Jego tam chyba ojciec czy ktoś tam szybko umarł, kto rządził Chinami. I on został od razu cesarzem Chin. I jako dzieciak sobie jest, no jest po prostu dzieciakiem, jeszcze nie ogarnia nawet. Pewnie ogarniał, że jest kimś ważnym i tak dalej, ale zbytnio nie wiedział, o chuj im wszystkim chodzi i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie żyje fajnie w luksusach. Aż nagle ludzie mówią, dosyć tego, obalamy ciebie. A on mówi pewnie takie wytyfy, czemu? Tyś chujowy, ale jak? Ja się w kołysce bawię. Chujowo się w kołysce bawisz. I on mówi, o, i musiał niestety odejść od władzy. No i odszedł od tej władzy. Został dopchnięty, znaczy się. Ale pozwolili mu żyć, ci demokraci, co przejęli władzę w Chinach. Pozwolili mu żyć na zasadzie, że no cały czas jest cesarzem, ale tylko formalnym, czyli obecnie jak Japonia. Jest formalnym cesarzem, jest. Może cały czas żyć jak cesarz, może żyć w tym swoim pałacu, ma tam jakąś pensję całkiem sporą wypłacaną i tak dalej, ale on się nie wtrynia po prostu w sprawy już państwa. Ok, to zostało dogadane, co prawda nie między nim, tylko między jego matką, która tam sprawowała jakby rolę regentki. No i. Ale to zostało dogadane. No tutaj trzeba tą prowincję tutaj dobić, okrążyć. A wy co tutaj robicie? Wytyfy? Nie podoba mi się to. I wy atakujcie tutaj, żeby ich spowolnić. No i właśnie tak to wyglądało, że tam podpisali to, ale jakiś ziomek, jakiś generał chyba ten armii się pojawił, który wcześniej stał po stronie cesarza, że okej, nie podoba mi się to, przywracamy cesarza na tron. Wziął ileś tam ludzi. Nie wiem, nie pamiętam ile to było, ale w porównaniu z chińską armią to była jednak mała liczba. Zajął ten pałac cesarski i tak dalej, te okolice. I powiedział, że od teraz to są jedyne prawilne Chiny i tak dalej, że Puyi jest powrotem cesarzem. Ale przyszło wojsko chińskie demokratów, rozpierdoliło ich. I to było tyle, jeżeli chodzi o rządy Puyiego. Kazał mu wypierdalać kompletnie. On nadal był dzieciakiem jeszcze. Nie wiem, jak bardzo dzieciakiem, to znaczy ile, czy miał, nie, 5, 10 lat, czy miał, czy, nie miał 18, tak to opowiem. Nie chcę od razu tutaj liczbami rzucać, kiedy nie pamiętam ich dokładnie. No i nadal był dzieckiem, no i wyrzucili go tam z kraju, kazał mu uciekać. To udał się do Japonii. W Japonii nie pamiętam, czy żył tam jakoś, że Japonia tam jako tego azylanta politycznego, czy jak to się tam nazywa, uchodźcę politycznego przyjęli, czy jak, ale natomiast żył tam. Aż Japonia tam nie zaczęła się bawić na już na pełnej kurwie, jeżeli chodzi o podbijanie Chin i tak dalej. No i jak już zajęli tutaj te okolice, to zrobili z Puyiego marionetkowego ziomka, który rządził sobie Mandżuko, państwem marionetkowym Chin. I Japończycy uznali, że to jest jedyny prawilny cesarz Chin, ich marionetka. No i za pomocą jego przeprowadzili, jakby za jego dekretów tak cesarskich, że się wyrażę, za jego pozwoleniem cesarskim, przeprowadzili atak na Chiny, przeprowadzili wszystkie rzezie na Chińczykach, wszystko zostało usprawiedliwione, że to jest wola cesarza, patrzcie, tu jest papierek, tu macie papierek i jest przez cesarza podpisane. No i to było usprawiedliwienie polityczne ich wszystkich tutaj czynów.
utrzymanie wydajności, a niech będzie to. Tutaj widzę, że Japończycy się wbijają z powrotem w Chiny. To prawda, ten zorganizowany rząd Chin nic nie ma, ale przynajmniej manpower im odbierają. A Japończycy w końcu odbudowali wojsko. Chyba USA nie dołączy się do wojny. I alianci tak samo. Tylko tak czy tak zgaduję, że USA nie dołączyłoby się do wojny przeciwko Chińczykom, tylko z Chińczykami, żeby im pomóc. No proszę, zniszczcie ten kociołek, bo nie jest już irytujący troszkę. Tutaj cały czas się trzymają, cały czas... Te pancerne dywizje w ogóle atakują? Nie, w ogóle nie atakowały. Dosyć tego, pauza. Stój. A teraz co zrobicie? Nie przeprowadzicie ataku, okej, rozumiem. W ogóle... Dać tutaj trójkę. Zobacz, wrócę do dwójki. Im dam trójki, bo chcę zobaczyć atak. Możliwe, że rzeczywiście to przepchnie, a na razie żołnierzom polskim brakowało po prostu jaja, bo inaczej była. Tak, bo widzicie, bo jest atak przeznaczony od kompletnego zachodu, a dopiero później na wschód idzie. Shit happens. A gdzie jest ta armia Andersa? No, przepchnęła jakiś kociołek chyba i skończyła na razie marsz. Ofensywę. 21 tu jest akurat na styk. No jest w sumie trochę problem, żeby gdziekolwiek wysłać tą armię. No chyba, że... Na kompletny wschód. A ty pomóż odbić Polaków rodaków, co? A ty gdzie... Dobra, nie wiem, leć tam, bo widzę, że tutaj ZSRR coś odwala. Dobra, to na razie punkcików nie zużywam. Tempo budowy, albo wydobywanie surowców, żeby mniej fabryk po prostu dawać innym. Na razie nic nie potrzebujemy ściągać. Rozpocznij program Lend-Lease. Już Jugosławianom w ogóle wysłałem wtedy, pamiętam, 18 tysięcy zaopatrzenia przeciwko te Bułgarom i tak dalej. Im wyślę, no 20 tysięcy niech będzie. Pancerniaki. 1000. Samoloty, no to nie, bo ja sam zbytnio nie mam. I 1000 ciężarówek na przykład również. Jaki sprzęt wsparcia mam? Mam. No to też 1000. Niech mi pomogą przeciwko tym Chińczykom. A jak szybko to się przejście, to już zależy po prostu, ile tutaj konwojów zainwestują. Słuchaj, w sumie możliwe, że teraz przepisałem wyrok na Japończyków, bo jak oni mają wojsko w Chinach i konwoje nie będą w stanie i konwoje będą bardziej skupione na tym, żeby dostarczać moje zaopatrzenie, niż żeby zaopatrzyć ludzi w Chinach. Ale no to będzie problem dla... I mogą tutaj się cofnąć z tych Chin tutaj. Plus wielki taki jest, że żeby pozbyć się Chińskiej Republiki Ludowej, to starczy tą prowincję zająć. Oraz ewentualnie to miasteczko i ewentualnie te dwie prowincje, bo one są takim base core'em tego państwa. I to będzie tyle chyba. Więc możliwe, że jeżeli się ta rozgrywka streści, to w jakiś miesiąc albo dwa. Chociaż w sumie... Kurwa, jolo. Co tam Polaki, no co tam? Atakować, lecimy. Chińczyków sobie trochę po... wyrżniemy w pień. Już stracili trochę manpowera, ponieważ manpower został przypisany dla tych Chińczyków tutaj. Chińska Republika Ludowa, 4 miliony. Polska już 1,5 miliona strat Chinolom zadała. Japonia 2,5 miliona. Oni nam zdali ledwo 60 tysięcy strat, więc możemy sobie trochę trochę zryzykować. Japończycy zadali tak też więcej strat niż sami stracili. To jest, musimy brać pod wzgląd, że to nie jest po prostu dwa razy większy manpower niż na przykład japoński albo nasz.
że Chińczycy mają dwa razy większy manpower niż Japonia albo my, tylko jest to różnica 10-krotna, 15-20 czasami, to zależy jak Chiny są bardzo zjednoczone. No i to również trzeba brać pod uwagę. Może bym tutaj w elektronikę poszedł. Zaawansowana maszyna licząca. Jak tam moi przydupasy, slash sojusznicy, to zależy w jakich relacjach byliśmy przed wojną. Rumunia, 53 dywizje, 20 dywizji, 7 dywizji, 11, 18. Oni już mają pod 50 podchodzą. Jugosławia 5, bo nie ma manpowera. Republika Turecka w ogóle demokratyczna się stała, czy jest to demokracja? Turcja stała się demokratyczna, a nie Republika Turecka, tak to powiem. Ponieważ Republika Turecka to jest demokratyczna nazwa Turcji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, czy coś ciekawego się dzieje? W sumie, czy moja flota, upośledzone niszczyciele i okręty podwodne byłyby w stanie dopłynąć? Nie ma szans. A chociaż to może, tak, no może Śródziemne byłyby w stanie dopłynąć, bo Francja i tak dalej. A jako, że Afrykę zajęła głównie Wielka Brytania, a Francja tutaj ani ja zbytnio, no nic, a nie mamy, no to jest problem. W ogóle Belgia sobie tutaj zajęła Erytreę. A Brytyjczycy tylko nie dawać tutaj łódek i akaczów, żeby nie bawili się w piratów. W ogóle kiedyś pirat, kurde, pistolet epicki, szabla, ja wiem, hak na ręce albo drewniana noga, cokolwiek, masa skarbów, wbija się na wielkim, potężnym okręcie w inny okręt, łupi go, strzelają kanonady i tak dalej. I to byli piraci z przeszłości, jeszcze abordaże lecieli na tym. Piraci dzisiaj płyną sobie pontonem, czterech murzynów z akaczami. Zaczynają napierdalać w jakiś statek, a po prostu statek nie ma ochrony, ponieważ w sumie nie wiem jak wygląda ochrona. O ty w pizdę jebany. Co? Ciekawa sytuacja, powiem. Bardzo ciekawa, wiecie dlaczego? Oni też dołączyli do sojuszu japońskiego. Bardzo ciekawa sytuacja. Ponieważ obecnie Japonia jest w wojnie z aliantami, alianci są w wojnie z Japonią, a Chiny są w wojnie ze mną i Japonią. No to ciekawa sytuacja na świecie wynikła. Przez co? Przez południową, kurwa, Afrykę. Która się zbuntowała, a przynajmniej biały władca jest. Nie będzie mordów na ludności lokalnej. Bo ogólnie sobie ostatnio obejrzałem ten materiał Kikiego. O tym, o Stefanie Mandeli. Jak on miał? Nie, to Mandela. Nelsonie Mandeli, o! Nelsonie Mandeli. I w sumie ciekawe. Ciekawy jakby punkt widzenia. No i chyba bardziej słuszny niż Wielka Albania. A, bo ci Albańczycy, to ja im pomagałem, chroniłem im dupę podczas wojny z Włochami, a teraz mnie zdradzili i dołączyli do Japońców, do Kitajców. O wy kurwy jebane. I znowu trochę się Międzymorze rozpadło. A Jugosławia teraz już na pełnej kurwie dołączyła do... tutaj do Nowej Bułgarii, ale plus jest taki, jakbym zaatakował Niemców, to by dołączyli się do Japonii. Nie mogę rzeczywiście z ich marionetki zrobić, ale jednak moja rozgrywka skończy się na Chinach, gdyż ja nie planuję zrobić takiej wielkiej Polski oczywiście. Ja planuję tutaj jakoś cyk zrobić po prostu. A Polszę ciekawą, taką jeszcze za czasów najsilniejszej pierwszej Rzeczypospolitej. A z reszty porobić przydupasów. Pekin zaraz, ale gówno mnie Pekin obchodzi. W sumie... Czemu ja bym tutaj nie miał ustawić dywizji pancernych, które by się włócznią biły tutaj? Dokładnie.
I konnica niby tam zapieprza gdzieś na północ. Jeszcze nie dotarła w ogóle. Zamiast pomóc tutaj na przykład. I od wschodu zaatakować to stolicę Chińskiej Republiki Ludowej. Wiecie co? Ja sobie chyba... To będzie dłuższy odcinek, ale to będzie ostatni odcinek. Teraz robię pauzę, przyjapnę Chińczyków i pokażę wam konferencję pokoju, bo już na serio nie mam raz o czym gadać, a dwa już nie mam tutaj co pokazywać. Co wy na to? Więc widzimy się za sekundę, jak będzie konferencja pokojowa. I jesteśmy z powrotem, wpisałem Annex All i od razu już koniec rozgrywki. Mam nadzieję, że popieracie mój tryb tutaj rozgrania i tak dalej. Potem skasowałem Chińczykom dywizję, by mieć jeszcze większą pewność. Mamy w końcu tutaj konferencję pokojową. Przepraszam, że nie pokazałem, jak się ona dzieje. Jednakże uznałem, że samo przepychanie po prostu prowincji było na tę nudę. W ogóle sobie odszedłem od komputera, poszedłem coś porobić 15 minut, wróciłem i dopiero wtedy już była konferencja pokojowa. No i w tym momencie właśnie bierzemy prowincję. Zaraz wam pokażę wielką, wspaniałą Polszę, jaką ja panuję. Oczywiście Ukraina będzie Polska, Krym i tak dalej również. Troszkę Rusków musimy zjeść. Na razie Azję zostawimy Japończykom, ale w sumie taki trochę Azji bym uszczypnął sobie, chociaż tyle, żeby mieć tutaj coś dla siebie, tak na brzegu, taką klikę z Kwangsi bym sobie wszamał. Tutaj równocześnie nie mogę Japończykom pozwolić zjeść tego całego. To jest pewne. Czy Yunnan? Na razie zobaczymy dalej, jeszcze chwilę. Może tutaj troszkę jeszcze ZSRR pozjem, bo powoli mi się punkciki kończą. Tak, dokładnie. Koniec tury, pomnij ze dwa razy. Ryzykuję troszkę, ale będę mógł więcej ich wszamać na raz. W sumie nie, bo widzę, że Japończycy też dużo punktów wzięli. Leningrad, Nowogród, Kaługa. Dobrze, orzeła jeden może się pozbędę na razie. I takie Baku chciałbym tutaj wszamać, dokładnie. Koniec. Tuła. Chciałem taką ładną granicę mieć. Moskwa, bo kiedyś Polacy byli w Moskwie. Na przykład na Mistrzostwach Świata. Pewnie ktoś sobie odwiedził Moskwę. Tak, dobrze, może tak zostać według mnie. I teraz robimy przydupasów. Stworzenie państwa marynetkowego z Xibei Sanma. Koniec tury. Dobra, pomin może ze dwa razy. Mój przydupasie jeden, chodź tutaj. ZSRR. Kurczę, Mejingyangu już nie zjem. Ale Chińską Republikę Ludową wezmę. Stworzenie państwa marionetkowego. Xinjiang jest jeszcze na marionetkę. Yunnan już chyba nie, prawda? Tak, na Yunnan już za późno. A jeżeli zrobię tak i wezmę Chińską Republikę Ludową, już to jest troszkę upośledzone, ale zrobię tak i tak, bo nie mają kory na to, to może być luzik. Wracamy do Polski. Tuwińska Republika Ludowa. Stworzenie państwa marionetkowego. I ZSRR, stworzenie państwa marionetkowego. Koniec tury. Pomiń. I trzeba temu ZSRR podawać trochę prowincji. Szkoda, że nie można tego jeszcze bardziej podzielić, na przykład na taki Kazachstan właśnie, albo albo na przykład Syberię i inne tego typu państwa. Japońcy chyba wzięli Mongolię jako przydupasa. Koniec tury, to wszystko, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Koniec konferencji pokojowej, obliczanie efektów. To może troszkę zająć, widać, że kółko się kręci, czy jakbym poklikał kilka razy myszką, to bym mogła wyskoczyć informacja, że program przestał działać. W ogóle aż mi się przypomniało, jak miałem stary telefon, Huawei'a miałem. I on już był taki stary, raczej był taki wolny i słaby, w porównaniu do wymagań aplikacji, że jak uruchamiałem Facebooka na nim, to wyskakiwało mi, że aplikacja nie działa, ponieważ tak długo się uruchamiała. No i telefon sam wyskakiwał informację, że nie działa, ponieważ za długo się ładuje.
A Rosja ta jeszcze została. No to niezły podział świata, bardzo niezły. Troszkę rakowo wyszło. Troszkę ta z tym Zachodem lepiej mi wyszło, jeżeli chodzi o granice. Jednakże kończymy właśnie w tym momencie serię. Mam nadzieję, że ogólnie wam się spodobała. Nie wiem, czy od razu pojawi się jakaś kolejna strategia. Możecie oczywiście pisać propozycje. Ja postaram się teraz ogarnąć Wojnę Krwi z Wiedźmina. No i planuję na przykład coś takiego jak Heroesy, trójkę. W końcu może mi się uda w to zagrać. I w końcu może uda mi się kampanię wygrać, ponieważ nigdy jeszcze nie... Odkąd wróciłem do Heroesów, jeszcze nie wygrałem żadnej kampanii pomimo kilku poważnych prób. Widzimy się już jutro, za chwilę, dzisiaj, pojutrze, zależy kiedy oglądacie ten odcinek, rano czy wieczorem. Do zobaczenia, cześć, pa!